Cześć, Michał Koper, witam was serdecznie, moi drodzy. Szybciutki komentarz na gorąco. Po dwóch potężnych pojedynkach w kategorii ciężkiej rozegranych na gali w LA, na gali Riyadh Season, Crawford kontra Madrimov, do walki wieczoru przejdziemy sobie później w oddzielny materiał, natomiast teraz zaczniemy od tego, co największe i najsilniejsze, najważniejsze, czyli waga ciężka i na pierwszy ogień lecimy z walką Jared Anderson kontra Martin Bakole. Przed tym pojedynkiem wiedzieliśmy, że Jared Anderson to wielka nadzieja królewskiej dywizji ze strony Amerykanów. Namaścił go na przyszłego króla wagi ciężkiej, m.in. Tyson Fury, z kolei Martin Bakole to zawodnik chyba najbardziej unikany przez czołówkę kategorii ciężkiej. Gość naprawdę z potencjałem, z potężną siłą, natomiast ciągle też m.in. przez problemy promotorskie, które teraz rozwiązał mu jednym ruchem ręki Turki Alalszek, mający kłopoty z dostaniem dużych walk. Teraz te walki powinny dla Martina Bakole wreszcie przyjść, bo na gali w Los Angeles zdeklasował, pobił, po prostu zmiażdżył Jareda Andersona. Walka rozpoczęła się ciekawie, bo Jared Anderson postawił na szybkość, postawił na ciosy na dół. To było całkiem rozsądne i mądre rozwiązanie, natomiast trafił na gościa, który był od niego po prostu większy, silniejszy. Martin Bakole mówił przed tym pojedynkiem, że jest ludzką maszyną, i taką maszyną był właśnie w tym pojedynku. Mi osobiście Martin Bakole w walce z Jaredem Andersonem, zresztą też i w innych pojedynkach, trochę przypominał takie skrzyżowanie Vitalia Kliczki ze starym George'em Foremanem. On nie patrzy specjalnie, gdzie bije, chociaż ciosy podbródkowe tutaj zrobiły robotę, były celne, natomiast on lubi zadawać ciosy, zadaje te ciosy z takim luzem niby od niechcenia, one jednak ranią. To nie jest może taka siła ciosu rażenia jak w przypadku Zhanga Zhileja, natomiast na pewno te ciosy bolą. On bije w różnych płaszczyznach swobodnie, idzie do przodu tak trochę człapiąc, to nie jest jakiś tam tancerz ringowy pokroju syka, natomiast idzie do przodu i po prostu bije. Jared Anderson na początku pojedynku chciał się postawić Martinowi Bakole, właśnie też pokazać swoją siłę. Ciosy na dół wiadomo, że odkładają się i robią roboty w późniejszych rundach, natomiast do tych rund późniejszych Anderson nie dotarł, bo już w pierwszej rundzie wyłapał mocny cios podbródkowo od Martina Bakole. Bakole poprawił potem jeszcze dwoma uderzeniami i Anderson zaliczył pierwszy knockdown w karierze, leżał na deskach już w pierwszej rundzie. A potem co się działo dalej, to już była konsekwencja tego, co się wydarzyło w rundzie numer 1. O dziwo, Jared Anderson, który miał w narożniku po raz pierwszy uważanego za świetnego trenera Sugar Hilla Stewarda, choć powiem wam szczerze, zupełnie mam troszkę wątpliwości co do Sugar Hilla Stewarda. On na pewno miał dobry warsztat wyniesiony od Emanuela Stewarda, od młodego się wychowywał tam, to jest szkoła taka krąg gymowska, natomiast jego ostatnie rezultaty wcale jakoś tam na podłogę nie rzucają. Natomiast w każdym razie Jared Anderson potem pluł sobie w brodę po walce, powiedział, że nie słuchał się narożnika i tak dalej, zdecydował się na frontalną wymianę ciosów z Martinem Bakole. No nie wiem, być może liczył na przełamanie, natomiast to była chyba najgłupsza rzecz, jaką mógł zrobić, bo teoretycznie miał przewagę szybkości, przynajmniej jeśli chodzi o pracę nóg, bo ręce Bakole są całkiem szybkie. Miał przewagę szybkości, był bardziej zwrotny. Być może to była droga, którą trzeba było podążać, szukając zwycięstwa, czyli lokować te ciosy na dół, unikać ciosów Martina Bakole, no i liczyć na to, na punktowe zwycięstwo, na dowiezienie tego do końca, bo no knockout raczej Jared Anderson w tym starciu liczyć się nie mógł. No taka jest taka brutalna konkluzja po tej walce. Natomiast no Bakole, to była dla niego woda na młyn. To, że Jared Anderson chciał iść na wymianę, no to w to graj Martinowi Bakole. Kolejne ciosy wstrząsały Andersonem w kolejnych rundach, no i w rundzie numer 5 znowu cios podbródkowy, niby znikąd, niby bit tak od niechcenia. No to nie był taki cios jak w walce Foremana z Michaelem Moorerem, ale coś na tę modłę, niby taki lekki cios, lekki podbródeczek. Jared Anderson pada na deski, potem jeszcze dwa razy dech i sędzia ringowy słusznie przerywa ten pojedynek i Martin Bakole odnosi do takie niewątpliwie najcenniejsze zwycięstwo w ostatnich latach swojej karierze, być może chyba nawet trzeba tak powiedzieć, w całej karierze, chociaż Jared Anderson nie był wcześniej potężnie testowany, natomiast on był kreowany na przyszłego mistrza, na przyszłą
gwiazdę wagi ciężkiej i taki sukces Martina Bakola odniesiony w takim stylu, taka deklasacja, to jest na pewno coś, co robi robotę. I teraz posłuchamy sobie, co pięściarze mieli do powiedzenia po tym pojedynku. Martin Bakole stwierdził, że jest najbardziej unikanym pięściarzem kategorii ciężkiej, całkiem słuszna chyba uwaga, oddał też szacunek swojemu rywalowi, pocieszył go, że jeszcze jest młodzieniaszkiem, 24 lata to jest mało i żeby szedł dalej do roboty, chociaż zauważył, że Anderson popełnił błąd idąc na wymianę z nim taką otwartą i to mu ułatwiło w odniesieniu zwycięstwa. Ponadto jeszcze Kongiczyk stwierdził, że jest ludzką maszyną, chce być numerem jeden i liczy na to, że Turki Alczek załatwi mu wielkie walki. Natomiast nieoczekiwanie w ringu obok Martina Bakole pojawił się Michael Hunter, czyli jedyny jego pogromca sprzed lat. No i nie wiem, jak to się ma do tych wielkich walk, bo dla mnie walka Martin Bakole ze strony Martina Bakole z Michaelem Hunterem to nie jest w tym momencie żadna wielka walka, to jest walka, która jest mu w tym momencie potrzebna absolutnie do niczego. Bakole powinien teraz walczyć z Usykiem, z Joshuą, z Tysonem Furym, z tego pokroju zawodnikami, z najlepszymi pięściarzami świata, a nie z Michaelem Hunterem. No bo jak spojrzymy na ostatni występ Michaela Huntera, na jego aktywność i to, co robi teraz Martin Bakole, to Martin Bakole jest teraz stroną, a zupełnie rewanż mu do niczego niepotrzebny. No ale tak sobie to Martin Bakole wymyślił, nie wiem na ile to jest jego inicjatywa i skąd w ogóle obecność w liku Michaela Huntera, może to był jednak taki jakiś pomysł Turkiego Alalczeka, który na całkiem zaskakujące idee ostatnio wpada. Jared Anderson po walce stwierdził, że przegrał, ale wraca do gymu i zasuwa dalej, bo ma 24 lata, jest młodzieniaszkiem, przyznał, że nie słucha swojego narożnika, nie słucha narożnika, no i stąd ta między innymi przegrana, no i też stwierdził, że zaskoczy go, jak silnym skurczybykiem jest Martin Bakole. W ringu pojawił się też Ben Shalom, czyli promotor Martina Bakole, który stwierdził wprost, że on chciałby walki Martina Bakole ze zwycięzcą starcia Usyk kontra Fury. Powiem wam, że też bym takiej walki chciał, też by się to moim zdaniem super oglądało, natomiast no, biznes jest taki, że zwycięzca tej walki Fury kontra Usyk na pewno zawalczy ze zwycięzcą starcia Dibua kontra Joshua, czyli pewnie z Antonym Joshua, więc no niestety Martina Bakole pewnie tak przewiduje, że może być tak, że niestety czeka go ten przykry los, który był jego udziałem przez ostatnie lata, czyli znowu będzie czekał na jakąś lukę, na jakąś szansę i dalej będzie mógł o sobie mówić, że jest najbardziej unikanym zawodnikiem kategorii ciężkiej. A propos Jared Andersona, moi drodzy, to mam taką konkluzję, takie przemyślenie, że chyba Amerykanie przegapili możliwość, żeby czcić i wielbić Deontaya Wildera, bo chyba nie doceniali tego, co mieli, jeśli chodzi o boks w wadze ciężkiej, bo chyba ciężko będzie teraz znaleźć kolejnego zawodnika z królewskiej dywizji, który będzie chwałę Ameryce przynosił, no bo taki gość jak Wilder, gość, który kosił wszystkich, fundował im potężne nokauty, był czempionem federacji WBC, raczej im się szybko nie przyda. Zobaczymy, jak będzie z tym Andersonem, no ale to boję się, że może on podzielić los jakichś tak poprzednich, tych takich szukanych na siłę gwiazd wagi ciężkiej. Nie wiem, Seth Mitchell na przykład był swego czasu też taki zawodnik, jeszcze za czasów HBO też był budowany, to był chyba były futbolista, odniósł pierwszą porażkę z Jonathanem Banksem, a potem, nie wiem, jedna, dwie walka i dwie walki, kariera się skończyła. Zobaczymy, jak będzie tutaj z Jaredem Andersonem, na pewno to nie jest zawodnik w pokroju tego Mitchella, tak? On na pewno boksersko skillsy ma większe, ma dużą siłę, natomiast no, swój sufit jak na dzień dzisiejszy poznał. A teraz czas na pojedynek dwóch potężnych grubasków w kategorii ciężkiej, czyli Jarrell Miller kontra Andy Ruiz Jr. Od razu sobie zaczniemy od informacji na temat wyniku tego pojedynku. Większościowy remis. Ta walka zakończyła się remisem, moim osobiście zdaniem krzywdzącym dla Jarrella Millera. Sędziowie punktowali 116 do 112 dla Millera. To była jedna punktacja identyczna jak moja. Ja tak punktowałem to runda po rundzie, 116 do 112 dla Jarrella Millera. Natomiast dwóch pozostałych sędziów dało 114 do 114. No i mieliśmy większościowy remis. Dla mnie wynik dla Millera krzywdzący. Natomiast ten pojedynek miał dwa oblicza. Pierwsze oblicze to pierwsze 4 rundy. Zdecydowanie na korzyść Andy'ego Ruiza Juniora, bo Jarrell Miller grał w grę, która była na korzyść meksykańskiego niszczyciela. Pamiętamy, że Jarrell Miller przed tym swoimi incydentami dopingowymi słynął z tego, że mimo wielkiej
masy i mięśniowej, i tłuszczowej, no, po prostu był chłop, wielkie chłopisko, zadawał niesłychaną liczbę ciosów. Natomiast ten nowy Jarrell Miller, który teraz wrócił po tych dopingowych aferkach, to jest Miller, który nie zadaje już tak dużo ciosów. To jest gość, który cały czas idzie do przodu i tak było tutaj w walce z Ruizem, szedł do przodu, natomiast tych ciosów nie zadawał i do czwartej rundy jeszcze przewagę w zadanych ciosach miał Andy Ruiz Jr. To jest ciekawostka, no bo jednak Jarrell Miller to był zawsze ten gość, który te ciosy zadawał, ale Miller szedł do przodu. Co było grą na korzyść Andy'ego Ruiz Jr., bo Miller idąc do przodu nie zadawał ciosów. No nie można robić nic gorszego w walce z zawodnikiem, który jest świetnym counter-puncherem, świetnie bije z kontry, jak iść do przodu i ciosów nie zadawać. No nie było tam nawet lewego prostego. Miller szedł po prostu do przodu jak czołg i zbierał na twarz kontrujące uderzenia Andy'ego Ruiz Jr. Natomiast w czwartej rundzie, w piątej starciu odwróciły się zupełnie role. Andy Ruiz Jr. stanął w blokach, parę razy dostał na dół, te uderzenia na dół Jarrella Millera zrobiły robotę i potem też robiły robotę w późniejszych rundach i nagle losy się odwróciły, losy tego pojedynku. Ja punktowałem to więcej tak, że do czwartej rundy dałem wszystkie rundy dla Andy'ego Ruiz Jr., natomiast potem wszystkie rundy dawałem na korzyść Jarrella Millera, bo tak to wyglądało. Andy Ruiz stracił aktywność, o ile w tych początkowych rundach jeszcze starał się kontrować, wyglądało to dobrze, tak? To Jarrell Miller był takim bezzębnym atakującym, o tyle później Andy Ruiz Jr. stanął. No i ostatecznie to wypunktowałem 116 do 112. Było w tym pojedynku w drugiej fazie kilka takich rund, które można dać dwie strony, więc ja się tam nie kłócę z takimi w miarę równymi walkami, natomiast tak jak powiedziałem, ja tę walkę dałem dla Jarrella Millera i według mnie to był dla niego werdykt krzywdzący, że on tę walkę przegrał, natomiast być może na przebieg tego pojedynku, może nawet na pewno na jakiś tam wpływ na przebieg tego pojedynku miała kontuzja ręki Andy'ego Ruiz Jr. On pokazał w wywiadzie po walce i faktycznie to była bardzo koszmarna kontuzja tutaj kości śródręcza. Zobaczcie, tutaj jest przebitka z transmisji, tak to wyglądało. Faktycznie, no, z tak wyglądającą ręką na pewno to prawa ręka, ta mocniejsza Andy'ego Ruiz Jr. ciężko się boksuje. Ale z drugiej strony ja zawsze do kwestii kontuzji pięściarzy mam takie podejście, jak kiedyś, to jest tekst dosłownie z wywiadu Lennoxa Lewisa, a propos też walki z Vitalijem Kliczką, że żeby być czempem w boksie, musisz mieć nie tylko mieć dobrą technikę, szybkość i tak dalej, te bokserskie atrybuty, ale musisz też mieć mocne ciało. Żeby być mistrzem, trzeba mieć mistrzowskie ciało. Jeśli pęka ci, nie wiem, kość, pęka ci łuk briowy i tak dalej, po czystych ciosach, tak, nie mówimy o jakichś faulujących, albo nie wiem, nie skręcisz kostki krzywo stając w ringu, bo takie rzeczy też się w przeszłości zdarzały. Jeśli w wyniku walki pęka ci ręka, pęka ci łuk briowy, no to jest twoja wina. Twoje ciało jest po prostu słabsze od ciała rywala i tak się tutaj zadziało w tym pojedynku. Andy Ruiz Jr. bił Jarrella Millera i w trakcie tego bicia pękła mu kość. Twardy łeb ma po prostu Jarrell Miller. Natomiast no, trzeba też uczciwie przyznać, że być może to już bardziej jest kwestia przypuszczenia, że ta ręka, że wpływ na boks Andy'ego Ruiz Jr. też miała bardzo długa nieaktywność, bo on 2 lata nie boksował i w pierwszych rundach bardzo mocno ruszył do przodu, potem chyba mu skończyło się paliwo, bo jedna sprawa to ręka, a dwa, że on potem już się ruszał jak wóz z węglem. Naprawdę był ociężały, więc to była słaba walka w wykonaniu Andy'ego Ruiz Jr. No i też ta kontuzja ręki, którą odniósł, nie rokuje najlepiej. Wydaje się, że on na ring już szybciutko nie wróci, ten brak aktywności, kontuzja, no i też dobra postawa Jarrella Millera, trzeba przyznać, w tej walce zrobiła robotę. Natomiast powiem wam szczerze, że ta walka mnie jednak rozczarowała. Spodziewałem się tutaj czegoś więcej, zwłaszcza ze strony Andy'ego Ruiz Jr. Jarrell Miller to już kolejny pojedynek pokazuje, że to nie jest ten Miller, którego oglądaliśmy przed tymi dopingowymi wpadkami. Chyba jest coś na rzeczy, że to wspomaganie jednak sprawiało, że on był po prostu lepszy. On nadal potrafi zamęczyć pięściarza swoim pressingiem, takim mniej aktywnym. Nadal potrafi mocno uderzyć, ale nie ma ciosu nokautującego jedną ręką. To nie jest Martin Bacole, tak? On musi zajeżdżać rywali, a gdy jest mało aktywny, to jest mniej efektywny. Natomiast no tutaj Andy'ego Ruiz Jr. zajechał, pytany o swoje plany, o przyszłość. On zadeklarował, że chętnie sprawdzi
Jareda Andersona, mimo że przegrał, bo tak mówi przed walką. Oto to będzie walka o tytuł prawdziwego Big Baby na undercardzie Gali Usyk kontra Fury. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Tutaj Jared Miller bardzo dziękczynne pokłony składa co chwilę turkiemu Alalszykowi. On jakiś czas temu przeszedł na Islam. Być może to też jakoś pomoże w zakontraktowaniu kolejnej walki. I zobaczymy go faktycznie na undercardzie tej Gali Usyk kontra Fury. Kto wie, no być może dobrym rozwiązaniem było teraz na przykład zestawienie Martina Bakola z Jarelem Millerem, ale dla mnie walka dla Martina Bakola z Jarelem Millerem to byłby krok wstecz. Także reasumując, podsumowując te dwie walki w wadze ciężkiej, wielki plus dla Martina Bakola. Ten gość musi zaboksować jak najszybciej o Mistrzostwo Świata. Szkoda by było, żeby to się zmarnowało. Ta jego forma, dyspozycja i te osiągnięcia. On powinien dostać nagrodę od Turkiego Alaczeka. Andy Ruiz Jr. to już raczej nie jest to. Jared Miller też już widać, że jest stary. To jest stary zawodnik w porównaniu z tym, co było kiedyś. No i pewnie to wspomaganie, ta siła, regeneracja, tak? Moc nie jest już taka, jak drzewiej bywało, więc no to są zawodnicy raczej spoza takiej ścisłej światowej czołówki w tym momencie. I tyle. Dajcie znać, co sądzicie, jak wam się podobały te walki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Buongiorno. Yo voy a cantar esta canción para mi gente.